Jak zareagowałaś, jak mama zaproponowała ci przyjście do kliniki La Perla? Ja bardzo się ucieszyłam, ponieważ akurat wróciłam po kilku miesiącach z Hiszpanii, gdzie troszeczkę przybrałam, parę kilo mi przybyło, więc Kalina zadzwoniła w idealnym momencie i bardzo się ucieszyłam. Czyli rozumiem, że też robiłaś sobie zeusa, żeby sobie rozbić tak. tu, tu, tu i tam. I tam. Po którym <laughs> zabiegu zobaczyłaś takie efekty? Już po pierwszym zabiegu widziałam, widziałam efekt. Myśmy dopiero zaczęły tak naprawdę tutaj tą przygodę. Z Zeusem, więc miałam dopiero dwa zabiegi, ale już po pierwszym widać, widać coś. I coś poza coś się Zeusem zmienia. się dzieje? Ja kocham Ikuna. To mój Aikun, Aikun, to jest mój ulubiony. Tak, bo to on tak. To jest jak drenaż impatyczny, jak masaż i też bardzo relaksuje. Dobra, a jakie zabiegi nie wchodzą w grę u ciebie? Ja nie robię inwazyjnych zabiegów. Nigdy nie robiłam sobie nic z twarzą. Szczerze, więc nawet maseczki nie kładę na twarz. Mam jeden ulubiony krem, który kładę, który jest kremem z apteki za 15 zł. I naprawdę na razie nie planuję sobie nic robić z twarzą, ale no zobaczymy, nie, nie mówię nie. Czyli można powiedzieć, że Twoja pielęgnacja to tania jest. Ba Super tania. dziewczyna, bo krem ja za 15 zł z apteki i, i tyle? Tak, nic nie robię, nic. Raz mi koleżanka, która ma y, też klinikę, położyła jakąś maseczkę taką, w takim, co się tak zdzierało z czymś, mm. ale to od razu mnie zaczęło piec, co się. Nie, w ogóle tej miejcie to. Nie, nie. Po prostu nie lubię. Okej, okay, czyli krem i. Krem i wystarczy. I ekstra. A jak widzisz, jak inne kobiety sobie nakładają, wiesz, 10 różnych e, warstw, jakie masz w myśli, <coughs> Ale warstw czego? Makijażu? Czy makijażu, czy wiesz, kremów, nie kremów, <laughs> tego tamtego, że tak bardzo o siebie dbają. Gdzie ty hmm. jesteś po drugiej stronie tego wszystkiego? Znaczy. Um, hmm. Myślę, że każdy sobie może robić, co chce, i też każdy ma inne potrzeby. Ja akurat yy, widzę najlepsze efekty, kiedy po prostu stosuję ten jeden krem, który lubię. <gry> I kiedy stosowałam inne jakieś tam super drogie, nie wiadomo jakie wymyślne, widziałam gorsze efekty, więc, więc to, to jest yy, tym tylko spowodowane. Yy, a każdy może sobie robić, co chce i. Yy. I tyle. I, tyle, I no. niech sobie je robią. Nie tematu. jest tajemnicą, że kiedyś mieszkałaś z mamą ścianę w ścianę. Tak, Jednak... no nie ścianę w ścianę, ale w jednym bloku. <laughs> Kurde, patrz jak w internecie kłamią, bo to no lepiej tak. tak tabloidowo, że ścianę w ścianę. W ścianę. Dobra, ale no już tak. te w ścianę w ścianę nie mieszkacie. Zostańmy przy tym, nie wiesz, sformułowaniu. Dlaczego? Dlatego, że mama wyprowadziła się yy, poza miasto. I. Yy... To no tak, to jej decyzja. Dobra, a ja decyzja, która ci się spodobała? Nie miałam z tym żadnego problemu, szczerze mówiąc. Raczej jestem taką osobą, która akceptuje zmiany, które się dzieją w życiu i. Nie miałam absolutnie żadnych obiekcji. Oczywiście czasami, właśnie nawet dzisiaj rano, czasami jest taka łezka wokół się kręci, że, że mama gdzieś tam. Że, że, że już się nie spotykamy tak na murku, że. Bo zawsze się spotykałyśmy, spotykałyśmy na murku, jak gdzieś któraś do sklepu szła, coś tu się pogadało, tutaj coś się poszło gdzieś razem kupić. No, to więc A były jakieś pogaduszki. minusy takiego bliskiego mieszkania? Że na przykład nieplanowane odwiedziny, czy raczej było to poszanowanie tej strefy? W prywatności? Hmm, raczej dzwoniłyśmy do siebie. Może czasami się, może czasami się zdarzyło, ale, ale nie, raczej chyba, chyba się umawiałyśmy. Czyli dla ciebie to był plus, że mama jest tak blisko, tak, bo niektóre dzieci, wiesz, uciekają bardzo, bardzo od mama tego. Mama bardzo dużo jeździ, ja też mhm. dużo jeżdżę, dużo się dzieje, więc my wcale aż tak y, często się nie spotykałyśmy. Czyli to, tylko po prostu gorzej brzmi, tak, w, to gorzej brzmi niż jest w rzeczywistości. Tak. No i... Tak. Ekstra. Nawet a... powiedziałabym, że było śmiesznie, że było właśnie wesoło, bo można było sobie przyjść czasami, wypić herbatkę, coś pogadać. Można było iść na jedzenie. Na jedzenie, Też. a najlepiej to na shopping do mamy, która miała zawsze dużo ciuchów i ciuchuch. A miałyście było sobie... klucze do swoich domów? Miałyśmy. Kurde, czyli ty tam mogłaś wejść, podniowe coś mamy, Mogłam coś wejść, sobie wejść, jak mam coś do teledysku, to zawsze do mamy. Praktykowałaś? To? Tak, zawsze. Kurde, Ale mama no to do mnie też przygotowuje. Ja też muszę chyba zaprosić swoją mamę, żeby zamieszkała w moim bloku i będzie o wiele fajniej. No. Mimo tego, że teraz rozmawiamy o twojej mamie, to wydaje mi się, że ty się odcinasz trochę od swojej mamy w swojej y, karierze. Na ile to jest dobre spostrzeżenie, a na ile to, wiesz, mój wymysł gdzieś. To tam. jest bardzo dobre spostrzeżenie. Jeżeli by się tak zastanowić, to ja może kilka razy w przeciągu, nie wiem, dziesięciu lat, kiedy coś tam gdzieś tam się udzielam medialnie, to naprawdę kilka razy się z mamą gdzieś pokazywałam. Oczywiście zawsze z tego były duże jakieś dużo zdjęć, ale tak, od, odcinam się nie dlatego, że, że no, co tu wymyślić, że dlaczego? Bardziej mam swoje życie, tak? Mam swoje, um, swoją muzykę. Um, a bycie kojarzoną z taką gwiazdą, jaką jest mama, a, i wielką osobowością, też nie, nie ukrywajmy tego, um, no to zawsze powoduje, że gdzieś tam to, 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 co ja robię, troszeczkę spada na dalszy plan. Także, także tak próbuję się raczej. Um, izolować troszeczkę. A rozmawiałeś na ten temat czy raczej to była jednostronna twoja e, decyzja? Mm, raczej, raczej rozmawiałyśmy, znaczy ja mówiłam jaki ja mam punkt widzenia, ale też nie wiem, ani chyba mama nie ma potrzeby, żeby gdzieś tam ze mną się często pojawiać, ani ja nie mam takiej potrzeby. Um, ale jeżeli jest takie, jakaś propozycja fajna, żeby gdzieś pójść, no to, to czemu nie, no, każdą trzeba rozważyć indywidualnie sprawę. Jak wspominasz udział w Mass Music? Świetnie, naprawdę. Mas Bidem Music było rewelacyjne. Poznałam tam bardzo dużo fajnych ludzi, z którymi znamy się do tej pory. Chociażby z Adamem Sztabow znamy się do tej pory i lubimy. No, naprawdę był to fantastyczny czas. Który, yy, za którym troszeczkę tak właśnie też się wokół kręci czasami. A i ja w ogóle ciebie i twój zespół poznałem <coughs> dzięki Musby yy, The Music. Tak. Że to był ten moment, kiedy bardzo mi się wkręciła wasza piosenka, bo wy chyba później śpiewaliście, Daj mi czas. Myśmy najpierw śpiewali taki utwór Secrets. Tak. A później sobie... byście chyba zaproszeni jako gość specjalny. Nie tak, pamiętam, tak, tak, jak to tak, było. Tak, tak. ale drugie, coś w trzeciej takiego, edycji chyba było. Coś takiego e, mm. było. A masz w planach wybranie się do kolejnego talent show? Nie, raczej talent show nie rozważam. Nie wiem, jakie będą te talent show mm. tutaj w Polsce, czy coś się tam kroi, ale, ale raczej, raczej nie mam takich planów. Raczej planuję już e, dziać. E, działać sama. Dobra, to jakie najbliższe działania są zaplanowane u ciebie? Teraz bardzo dużo piszę, zarówno dla siebie, jak i też, też, takich rzeczy, które być może ktoś inny będzie śpiewał. Ostatnio wypuściliśmy jedną, jeden utwór, znaczy wypuściła Katy Dikiel, nie wiem czy kojarzycie "Carry Me Home". To utwór, który zrobiliśmy z Tabem, z Bartoszem Zielonym. Więc no już jeden utwór, jeden utwór powstał, a niedługo szykują się moje utwory też. Ale ja nie chcę jeszcze nic mówić dokładnie, bo mm. jeszcze nie mamy konkretnych terminów one dopiero powstają, już gdzieś tam są produkowane. E, tworzę też nowe rzeczy, więc planuję tutaj mocny powrót do muzyki, szczerze mówiąc, ponieważ przez ostatnie kilka lat trochę, trochę się tak w ogóle odcinałam od tej muzyki, trochę uciekałam, trochę próbowałam robić innych rzeczy, ale e, stwierdziłam, że jednak. E, Muzyka to jest jedyna rzecz, którą ja mogę robić w życiu. Naprawdę nic nie robię lepiej, więc, więc wracam do tej muzyki i, i, i myślę, że będzie się tutaj coś działo. A jak myślisz, dla kogoś ciężko ci oddać piosenkę? Nie. Nie, nie, nie. Ja w ogóle uwielbiam pisać z kimś. Uwielbiam, może mogę nawet pisać w kilka osób, żeby sobie te, te różne idee tak krążyły. Uwielbiam w ogóle proces komponowania. Siedzenie w studio, to jest coś, co ja uwielbiam najbardziej. Ja w studio czuję się jak w domu. No to życzymy w domu ci... się tak nie czuję, jak w studio. Życzymy ci, że już była jak najczęściej zamknięta e, studia studio. <laughs> sobie tam bardzo. miło spędzała czas, czy Ale koncertów kciukiza? też trochę. E, jasne, to trochę Ale zamknięta, trochę, trochę centrum, koncertów trochę, i trochę, trochę też odpoczynku ci się o, e, tak. przyda. Taki, taki idealne trio, dziękuję tak. ci bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo. wszystkiego dobrego. Dzięki.